Dziś narzekamy na reprezentację Polski, że słabo ona gra, jednak okazuje się, że za kilka lat tak naprawdę będzie brakować piłkarzy do pierwszego składu i ciężko będzie sklecić jedenastkę piłkarzy. Szokująca wizja, ale czy rzeczywiście ona się zrealizuje? Dzisiaj przedstawiam no taką teorię, prognozę dotyczącą polskiej piłki, wcale nieprzypadkową, bo na bazie tego, co się dzieje w polskiej lidze, w ekstraklasie, w ogóle co się dzieje w polskim futbolu, ale o tym w dalszym części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Też jestem ciekaw waszej opinii na ten temat, napiszcie w komentarzach, co na ten temat myślicie, czy zgadzacie się z taką diagnozą, czy też nie. No właśnie, chodzi tak naprawdę o problem, który będzie dotyczył polskiej reprezentacji Polski. Okazuje się, że za chwilę, za kilka lat, 2, 3 czy 4 lata, może być problem, żeby tak naprawdę stworzyć jedenastkę bardzo dobrych zawodników, tak? Dobrych zawodników. I to wcale nie jest tak naprawdę wygórowane jakby tutaj tak opinia, ponieważ rzeczywiście to może mieć miejsce. Dlaczego? Na jakiej tutaj bazie? Dzisiaj krytykujemy reprezentację Polski, tak? Grają tak i siak po prostu. Natomiast może się okazać, że ta reprezentacja, która teraz gra, to będzie najlepszą reprezentacją od wielu lat, bo może być tylko gorzej. Z prostej przyczyny. Bardzo źle się dzieje, jeśli chodzi o polską ekstraklasę. Mnóstwo piłkarzy przyjeżdża z zagranicy. Tutaj bardzo dużo debiutuje. Co prawda tutaj PZPN czy spółka ekstraklasa stara się wprowadzić obowiązek tego młodzieżowca, tak? A więc wychowanków klubu, żeby stawiać tutaj na rodaków. Natomiast problem jest taki, że mamy do czynienia z drenażem ekstraklasy. Drenaż ekstraklasy. Co to znaczy? To oznacza taką sytuację, że jeżeli piłkarz się tak naprawdę wybije, troszeczkę lepiej się zaprezentuje, to już po prostu jest łapanka na niego praktycznie z Serie A, z Bundesligi. Taki piłkarz jest szybko kupowany przez klub zagraniczny. Zwłaszcza, że markę tam budują tacy piłkarze jak Milik, tak? Czy tutaj Lewandowski, czy tutaj Piąty. Więc coraz częściej praktycznie ci skauci, menadżerowie zwracają uwagę na Polskę, tak? No i oni praktycznie biorą tych piłkarzy. Natomiast mamy też takie niebezpieczeństwo, że jak będą brać tych młodych piłkarzy, to ci młodzi piłkarze będą zmieniać obywatelstwo, tak? Będą grać dla innych krajów niż dla Polski. Zresztą to już ma miejsce w dużym stopniu, jeśli chodzi o Niemcy, tak? Bardzo dużo w Niemczech jest Polaków albo piłkarzy o polskim nazwisku, albo po polskich korzeniach, polsko brzmiące nazwisku. No a wynika to z prostej przyczyny. Wiadomo, rodzice wyjechali w młodym wieku z dziećmi, czy z dzieckiem, tak? I zamieszkali na stałe w Niemczech i później jakby ten syn wybrał reprezentację Niemiec zamiast reprezentacji Polski. No nie trzeba daleko szukać, tak, no tutaj są znane nazwiska Mirek Klose czy Podolski, no ale też są już praktycznie nowe roczniki. I teraz jest problem, jeśli chodzi o naszą reprezentację, bo zdrowy organizm, jeśli chodzi o piłkę klubową, wygląda w ten sposób, że zresztą o tym mówił też jakby Dariusz Meduski w jednym z wywiadów w 2017 roku dla Sportowych Faktów, że kluby tak powinny dostarczać z całej praktycznie ekstraklasy tych najlepszych zawodników do Legii, do Lecha, w każdym razie do tej pierwszej trójki najlepszych zespołów w ekstraklasie. Problem jest u nas, że u nas jest zaburzony tak naprawdę ten mechanizm, czy funkcjonowanie tego organizmu, tak, teoretycznie tego łańcuchu pokarmowego, można powiedzieć, w cudzysłowie, ponieważ ci troszeczkę lepsi piłkarze zaraz są wychwytywani przez skautów i sprzedawani za granicę, tak, teraz na przykład z Żurkowskim, który poszedł do Fiorentiny, tak, teoretycznie mógłby on przecież przejść z Górnika do Legii Warszawa, a zaraz skauci praktycznie za niego płacą. I teraz tak, trudno jest mieć pretensje do piłkarzy, trudno jest mieć pretensje do klubów zagranicznych. Kluby zagraniczne chcą pozyskiwać jak najlepszych piłkarzy, tak, i nie patrzą, czy to jest po prostu ekstraklasa, czy to jest inna liga. Tam, gdzie jest piłkarz i gdzie są możliwości finansowe, to przychodzą i kupują tego zawodnika. A jak polska ekstraklasa jest tania, w cudzysłowie, tak, do kupienia piłkarz, zawodnik, no taki piłkarz kosztuje 3-4 miliony euro, to na warunki Serie A to nie są jakieś duże pieniądze, tak. Klub z Serie A jest w stanie sobie kupić takich kilku zawodników i oni jakby bazują na takiej zasadzie: kupimy 3-4-5 zawodników, każdy po 3-4 miliony euro, który z nich wypali, tak, wystrzeli i zarobi praktycznie na pozostałych zawodników, tak, a pozostali zawodnicy albo zostaną dalej sprzedani, albo po prostu pójdą na wypożyczenie i tak dalej. Czyli mamy do czynienia praktycznie z drenażem polskiej ekstraklasy, drenaż polskiej ekstraklasy, co w konsekwencji może doprowadzić do tego,
że jeżeli piłkarz się dobrze zaprezentuje, wyjedzie w wieku 17 lat, no to wiadomo, zostanie mu zaproponowane, tak, słuchaj, będziesz grał dla reprezentacji Niemiec i bardzo często przekonają go jakby warunki finansowe, tak, perspektywy i taki piłkarz tutaj będzie grał dla innej reprezentacji, tak, zamiast dla reprezentacji Polski. Oczywiście fajnie by było, gdybyśmy tutaj mówili, no nie, będzie miał orzełka w piersi, będzie tak dalej, no ale pamiętajcie, to są chłopacy, to mają, którzy mają po 16-17 lat, prezentuje im się jakąś wspaniałą wizję, tak roztoczoną, że będą piłkarzami reprezentacji Niemiec albo jakiegoś innego kraju, będą mieć pieniądze, zarobki, a później będą trenerami, no to bardzo dużo się z nich skusi na to, tak? Także to może być problem, gdzie praktycznie za kilka lat może się okazać, że nie będzie praktycznie kim grać w tej reprezentacji. I teraz to, co się dzieje z polską ekstraklasą. Polska ekstraklasa staje się przechowalnią czy poczekalnią dla piłkarzy, tak, przystanek do lepszego świata. Bardzo dużo tutaj sprowadzanych piłkarzy z zagranicy, zamiast stawiać na polskich młodych piłkarzy, żeby oni się ogrywali. I problem będzie polegał na tym, że nie będziemy mieć po prostu z czego wybierać, tak? Tak, mieliśmy możliwość wybierania piłkarzy roczniki 70, 80 czy 90. Może się okazać, że będzie brak możliwości wyboru z tego z prostej przyczyny, bo wszyscy wyjadą albo za granicę, albo ci piłkarze, którzy wyjadą za granicę, po prostu zmienią obywatelstwo, tak, przyjmą obywatelstwo innego państwa. Do tego dochodzi jeszcze duży problem, tak naprawdę, jeśli chodzi o komputerów. Oczywiście tego nie ma sensu dzisiaj zmieniać, tak, nikt nikogo nie zmusi, żeby nie używał komórek, iPhone'ów, tak, czy komputerów, natomiast no, trzeba pamiętać, że bardzo dużo osób w ogóle nie chodzi na WF, nie ćwiczy, tak, więc o jakim tu mówimy piłkarzach, w ogóle dzisiaj jakby szkółki w Polsce mają ogromny problem, żeby pozyskać piłkarzy, żeby oni w ogóle byli w jakiś sposób wysportowani, tak? To, o czym dzisiaj Robert Lewandowski wszystkich zadziwia na boiskach Bundesligi, to jest po prostu gimnastyka, tak? To jest balans ciała. To jest wiele rzeczy tak naprawdę niezwiązanych z piłką nożną, ale to on sam, Robert Lewandowski, mówił, że jak będąc dzieckiem, cały czas praktycznie był w ruchu, trenował lekko atletykę, zdobywał tą gibkość ciała. Piłka zawsze była pod nogą, nawet jak jadł obiad, po prostu to podstawałem, już była piłka. Wolna chwila, to wychodził praktycznie grać. A dzisiaj piłkarze skupiają się tylko na treningu i to wszystko, nic więcej nie trenują poza tym. Czyli nawet jeżeli zostanie nam grupa piłkarzy tutaj w Polsce, to będzie kiepski wybór, tak? Oczywiście złożymy jedenastkę piłkarzy, bo zawsze można ją złożyć, natomiast pytanie jest o jakość, tak? O jakość tak naprawdę tej reprezentacji u nas będzie zdecydowanie gorsza, czyli to pokolenie takich piłkarzy, jak teraz mamy Szczęsny, Lewandowski, Milik, tak? Czy tutaj mamy jeszcze piłkarzy, którzy tutaj, tak, czy zakończyli karierę, tak, Błaszczykowski, czy zakończyli po prostu tutaj za granicą, tak, ale w Polsce występuje, też wiadomo, że jego kariera w reprezentacji już się powoli kończy, no to to pokolenie praktycznie wygaśnie, czy Piszczek, tak. I potem może być problem, żeby rzeczywiście złożyć taką jedenastkę piłkarzy, tak, tak dobrych piłkarzy, bo mamy do czynienia z drenażem, tak, drenażem. Teoretycznie, i to by było dobrze, gdyby piłkarze, tak, dobrze się prezentowali, tak, z takiego Górnika szli do Legii czy do Lecha, a następnie z tych klubów pograli tu rok czy dwa lata i potem szli dalej, tak, tak w przypadku Roberta Lewandowskiego. I wtedy wszyscy praktycznie byliby zadowoleni, tak, ograliby się w tej lidze, zdobyliby bramki, poziom byłby też wyższy, a tak się okazuje, że do polskiej ligi coraz więcej praktycznie przyjeżdża obcokrajowców, bo tutaj są warunki bardzo dobre. Jeszcze kilka lat temu warunki nie były takie dobre dla obcokrajowców, a dzisiaj można spokojnie, piłkarz młody może liczyć na zarobki rzędu 5000 euro. To są bardzo dobre zarobki, jeśli chodzi o młodych 18-19-letnich piłkarzy i wcale piłkarz nie musi jechać na przykład do Austrii. O tym mówił Tomek Kajto w jednym z Cafe Football, tak? Że dzisiaj spokojnie piłkarz może liczyć na 5-10 tysięcy euro miesięcznie zarobków i nie musi jechać za granicę, nie musi się uczyć języka, może praktycznie grać w Polsce, tak? No ale to też powoduje, że mnóstwo przyjeżdża piłkarzy z zagranicy do Polski występować, zamiast stawiać tak naprawdę tutaj na Polskę. To jest, trzeba powiedzieć sobie wprost, tak? Tu nie o to chodzi, żeby zamknąć całkowicie ligę na obcokrajowców, bo nie o to chodzi, tak? Zawsze jest ta wymiana tych obcokrajowców, przecież mnóstwo naszych piłkarzy, którzy występują w reprezentacji Polski, to oni występują na co dzień za granicą. Natomiast o to chodzi, żeby tak naprawdę kluby, które
które sprowadzają piłkarzy, nie robiły tego jakby całymi tabunami, tak, żeby to nie było po kilkunastu piłkarzy w danym klubie, albo bezsensowne tak naprawdę transfery, tylko żeby ci piłkarze, którzy są sprowadzani do klubu, rzeczywiście wnosili wartość dodaną, żeby ci Polacy, którzy są w klubie, od tych obcokrajowców mogli się czegoś jeszcze nauczyć, tak, żeby to wnosiło wartość dodaną i rzeczywiście, żeby to szło po prostu do przodu. Natomiast no, niektóre te transfery, jeśli chodzi o polską ligę, no to są szokujące, tak, piłkarze, którzy gdzieś tam byli gwiazdami, mieli fajne kluby w swoim życiorysie, przychodzą do Polski, dogrywają praktycznie emeryturę, końcówki i jeszcze zarabiają potężne pieniądze, gdzie w tym samym czasie tak przeprowadzono takie obliczenia, że jeśli chodzi o tutaj kilku piłkarzy tak, takich z najlepszych klubów w Polsce, którzy przyjeżdżają na kontrakty praktycznie gwiazdorskie, bo mają wcześniejsze doświadczenia, tak, no to praktycznie ich pensje pozwoliłyby wbudować bazę, tak, dla młodych piłkarzy, dla sportowców, płytę, tak, podgrzewaną, oświetlenie i tak dalej. Czyli chodzi tak naprawdę też o zarządzanie pewne po prostu finansami, żeby to wszystko było racjonalne, a nie bezsensowne, tak, no, też te proporcje są przerażające, żeby było więcej praktycznie obcokrajowców. Niedługo się okaże, że w polskiej ekstraklasie będzie debiutować, czy będzie mniej Polaków niż obcokrajowców, tak, no to jest rzecz absurdalna, bo tak to nigdzie nie ma, tak, tak nigdzie nie ma. Oczywiście powinni oni być, ale nie może być tak, że się okaże, że 90% obcokrajowców będzie w polskiej ekstraklasie debiutować, a 10% to będą Polacy. To wszystko dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij, że w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.